Kochani, jesteśmy przed Sejmem na Marszu dla Jezusa w Warszawie, na wydarzeniu, którym nie może Was, kochani, zabraknąć. Nie może zabraknąć każdego, który kocha imię Jezusa Chrystusa, który kocha naszego Pana i Zbawiciela, który pragnie Go wywyższyć na ulicach naszego miasta. Także fascynujący, niesamowity czas tutaj. Za chwilę będzie oficjalne otwarcie. Przychodzą już ludzie, zbierają się, są baloniki, są banery. Oczywiście wspaniała muzyka, która będzie przez całą drogę wywyższać to imię, które jest dla nas takie drogie, takie wspaniałe. Zachęcam Was bardzo serdecznie, abyście się dołączyli do tego typu inicjatyw, abyście stanęli razem z braćmi i siostrami, aby na ulicach naszych miast wywyższyć to imię, które przynosi wolność, które łamie kajdany, imię Jezusa Chrystusa. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Ja przyleciałem z Calgary, z Kanady, aby tutaj być z warszawiakami i nie tylko. Na Marszu dla Jezusa w Warszawie. Będziemy się modlić, będziemy śpiewać, będziemy tańczyć, będziemy błogosławić warszawiaków, będziemy błogosławić naszą władzę, będziemy się modlić, aby Bóg dał im mądrość. Także ja jestem niesamowicie podekscytowany, zresztą mam nadzieję, że widać. Marsz dla Jezusa to jest moment, w którym mogę się spotkać ze swoją rodziną, z braćmi, z siostrami, którzy tak samo myślą jak ja, którzy chcą wywyższyć imię, które jest takie drogie, takie wspaniałe dla nas. Prosimy Cię, żebyś ich dotknął swoją miłością ojcowską, żeby doświadczyli, że są kochani, że są dziećmi Bożymi. Ojcze, i posyłamy wszelkie błogosławieństwo dla tych, którzy pracują w tym budynku, którzy służą i ogłaszamy, Jezus Chrystus jest Panem nad Polską i nad Sejmem. Błogosławię Cię, Boże mój, błogosławię Cię. Błogosławię Cię, Boże mój, błogosławię Cię.